Rzecznik Związkowy. Ostatni numer Nowego Świata. Wszędzie gratulacje dla generała Sostkowskiego jako premiera. To samo prezes Polonii Amerykańskiej. Co z tym robić? Wyjaśniać, dementować? A może wdrożyć śledztwo? No cóż, widocznie tutaj są kochani rodacy, którzy, aby mnie zniszczyć, zniweczą każdą szansę ratunku dla Polski. Trzeba wyjaśnić, że jest to wymysł propagandy niemieckiej, by skomplikować moją misję. Dobrze. Załatwię w tutejszej prasie stosowny komunikat. Wyobraźcie sobie, że jak powiedziałem Churchillowi o przyznaniu nam kredytu Lend & Lease, odtańczył chłopaka. Władziu, powinieneś trochę ograniczyć te swoje podróże lotnicze. Pułkownik Mitkiewicz. Mamo. O, moje drogie. Widzę, że coś tutaj przede mną ukrywacie. Panie generale, Rettinger przy telefonie. Stary nudziarz. Halo. Dzień dobry, Rettinger. No słucham. Panie generale, mamy wojnę na wschodzie. Co? Co pan powiedział? Mamy wojnę na wschodzie. A jednak... Jednak się zdecydował. No? Churchill będzie dzisiaj przemawiał w BBC. Dzisiaj nie zdążę. Ale jutro. Jutro koniecznie proszę rezerwować czas na antenie. Koniecznie. Załatwione, panie generale. Stało się. To, czego oczekiwaliśmy. Zmienia to i odwraca naszą sytuację. Mówi Moskwa. Dziś o godzinie 4 rano wojska niemieckie napadły na nasz kraj bez wypowiedzenia wojny. Cała odpowiedzialność za tę zbójecką napaść na Związek Radziecki w całości i w pełni spada na faszystowskich przywódców niemieckich. Armia Czerwona i cały nasz naród znów będzie toczył zwycięską wojnę ojczyźnianą za ojczyznę, za honor, za wolność. Nie wdając się w proroctwa wojskowe, stwierdzam, że Rosja, ten olbrzymi kraj, na długo wchłonie siły niemieckie. Ojcze, przyjechał generał Sosnkowski. Dziękuję, córeczko. Już idę. Pomóż mi, Musi.
Dziękuję. Zostanie pan z nami na kolacji. Tak, no... Bardzo się cieszę, Kaziu, że przyjechałeś. Dzień dobry. Chciałem z tobą chwilę porozmawiać. Proszę bardzo. Przepraszam. Proszę. Słuchaj, Władek, nie śpiesz się z podpisywaniem układu. Zaczekaj przynajmniej do niedzieli. Dlaczego do niedzieli? Bo w sobotę Hitler może być już w Moskwie, a wówczas Majski będzie z nami inaczej rozmawiał. Posłuchaj, w czasie mojej przymusowej bezczynności sztab francuski udostępnił mi materiały o siłach i zdolnościach obronnych Sowietów. Nawet jeżeli początkowo Rosja się załamie, to biorąc pod uwagę zasoby tego państwa i jego bodaj najlepszą w świecie konfigurację terytorialną, a także rosnący sprzeciw podbijanego narodu, twierdzę, że opór sowiecki będzie tężał. Dlatego zdecydowałem się przyjąć pomoc Churchilla w nawiązaniu rozmów z ambasadorem sowieckim. W przeciwnym razie dalej będziemy skazani na beznadziejną walkę na dwa fronty. Poza tym, zerwanie pertraktacji ze Związkiem Sowieckim spowoduje oparcie się Moskwy o polskich komunistów i powierzenie im tworzenia armii polskiej na wschodzie. Coś ci przeczytam. Nie chciałbym, żebyś mnie źle zrozumiał. Ale jeżeli układ zostanie podpisany, będę musiał zrezygnować z prac w rządzie. Panie ministrze, otwiera się przed wami jedyna możliwość utworzenia tam silnej armii. Gdyby zaś Rosja przegrała, jak pan twierdzi, w co osobiście nie wierzę, armię tę przeniesiemy do Iraku, Persji lub gdziekolwiek. Proszę. Polska nie może wyjść z tej wojny osłabiona. Sądzimy, że nie leży to również w interesie Anglii. W naszym interesie leży powstanie takiej Polski, która mogłaby utrzymać równowagę między Rosją a Niemcami. Ale jedno musi być jasne. Polska nie może liczyć na to, aby Wielka Brytania wdała się w wojnę dla niej z Rosją. Nigdy nie zrezygnujemy ze stanu prawnego sprzed 1939 roku. Nie powinien pan mieć złudzeń. Jeżeli Rosja przepędzi Niemców do Berlina, wówczas sama zadecyduje o swoich granicach. I nikt jej w tym nie przeszkodzi. Gdyby zaś obie strony wykrwawiły się doszczętnie, wówczas rzecz całą rozstrzygniemy sami, bez względu na podpisywane dziś traktaty. Odmowa podpisania układu będzie poważnym zachwianiem waszej pozycji i możliwości na przyszłość. Tego nikt w Anglii nie zrozumie. Nie jest za dobrze. Przybyli już Berlin i Kien. Leburzyści są w kontakcie z naszymi socjalistami. Rozumiem. Witam. Serdecznie witam, panie ministrze. Proszę, minister Mikołajczyk, minister Kukiel, minister Stroiński, minister Kot, generał Haller. Panie generale, kurier z cywilnej kancelarii rządu. Przepraszam. Panie generale, polecono mi poinformować pana i przeprosić zebranych gości, że panowie Sosnkowski, Zalewski
Sejda będą dziś nieobecni. Trzy dymisje z rządu. Spodziewałem się tego. Proszę, proszę. No cóż, ci ludzie już nigdy niczego nie zrozumieją. Idziemy. Chodźmy. Panie ministrze, panowie, znoszę ten toast za nasz wspólny sojusz. Polacy dumni są, że mają za sojusznika armię, która od 150 lat nie przegrała żadnej wojny. Za armię brytyjską i nasze wspólne zwycięstwo. Panowie, za odbudowę wielkiej i wolnej Polski. Za wielkiego wodza i męża stanu sojuszniczej Polski, generała Władysława Sikorskiego. Pan, panie prezydencie, jest duszą tego spisku. Sowiety mają już traktaty z Anglią i Czechosłowacją. A zaraz będą miały z Francją. A to, do czego pan zmierza, to doktryna pełnej izolacji Polski. Albo czekanie na cud. Umowa międzypaństwowa nie może być podpisana bez jednomyślnej zgody rządu. Rząd przyjął tekst jednomyślnie. Ale panowie Sosnkowski, Zaleski i Sejda nie mieli w tym udziału. To nie ma już nic do rzeczy, złożyli rezygnację. Panie prezydencie, rząd popiera porozumienie generała Sikorskiego z Rosją. Popieramy zdecydowanie i w całej rozciągłości. Widzi pan tu, panie prezydencie, przedstawicieli wielkich partii politycznych tworzących koalicję narodową. Partie te popierają generała Sikorskiego. Nie widzę potrzeby kontynuowania dyskusji. Liczy się tylko jednomyślna uchwała rządu. Trzej ministrowie ustąpili, ale ja nie przyjąłem jeszcze ich rezygnacji. Ale ja przyjąłem. Nie podpiszę panu pełnomocnictw na umowę z Sowietami. I nigdy nie zgodzę się na nowy rozbiór Polski. Jeżeli pan prezydent nadal będzie mi rzucał kłody pod nogi, nie zawaham się przed zmuszeniem pana do rezygnacji ze stanowiska. Wezwałem was, ponieważ sprawy krajowe wymagają pilnego działania. W kraju, tak jak i tu w Londynie, są próby odrębnej, sprzecznej z naszą polityki. Biorąc to pod uwagę, zdecydowałem zwolnić generała broni Kazimierza Sosnkowskiego z funkcji komendanta głównego ZWZ i przewodniczącego Komitetu do Spraw Kraju. Organizację ZWZ rozwiązać i wcielić jej jednostki do regularnej Armii Polski o nazwie Armia Krajowa. AK stanowić będzie integralną część polskich sił zbrojnych Rzeczpospolitej dowodzonych przez naczelnego wodza. Komendantem sił zbrojnych w kraju mianuje generała Grota Rubeckiego. To wszystko. Proszę na kolację.
Proszę uprzejmie. Zapraszam do stołu. Gratuluję, generale. To był arcymistrzowski mat. No, chyba teraz zmusiliśmy opozycję do bezwarunkowej kapitulacji. Obawiam się, że tylko do odwrotu na pozycję wyczekiwania. Raczyńskiego posłałem do prezydenta po pełnomocnictwa. Jemu właśnie zamierzam powierzyć resort spraw zagranicznych. Uważam to za najlepszy wybór, jakiego mógł pan dokonać. Teraz sprawa misji do Moskwy. Na ambasadora pojedzie Kot. Już kompletuje zespół. A to może ja bym pojechał? W charakterze chargé d'affaires. Ja mógłbym być pomocny w rozmowach z ambasadorem Klipsem. Z tym poczekamy. A co z dowództwem naszych wojsk w Rosji? Według wykazu ambasady sowieckiej są tam na pewno Anders i Anshaitis. Byłbym za Andersem. Przysłał mi list. Oddaje się do dyspozycji i zapewnia o swojej lojalności. Tylko że jako były więzień sowiecki może mieć urazy. Anders doskonale zna warunki rosyjskie. Szkolił się tam w akademiach wojskowych przed rewolucją. W maju do końca był wierny Wojciechowskiemu. Eskortował nawet rząd do Wilanowa. Zresztą musi to być ktoś, skoro mimo to Piłsudski awansował go do stopnia generała. Przepraszam za spóźnienie. Niestety, pan premier nie ma upoważnienia prezydenta do złożenia podpisu. Co więcej, Zaleski rozesłał instrukcję do placówek, by w wypadku podpisania traktować układ z Sowietami za nielegalny. Proszę. Proszę, panie ambasadorze. Ja wiedziałem, że tak będzie. Dlatego zaciągnąłem rady ekspertów z Foreign Office, którzy wyjaśnili, że pełnomocnictwo jest potrzebne tylko wtedy, kiedy zażąda tego druga strona. Osoba generała Sikorskiego jest zbyt znana, żeby sprawdzać jego paszport przy podpisywaniu układu. Kiedy Polska i Rosja po latach wrogości stają w jednym szeregu, chciałbym pogratulować obu stronom sukcesu i wyrazić przekonanie, że porozumienie jest słuszne i pożyteczne dla obu stron. Traktat ten nie załatwia wszystkich spraw. Jest podstawą do ich załatwienia w przyszłości. Po osiągnięciu zwycięstwa. My, Polacy, mamy opinię romantyków. Tym bardziej podkreślam, że Polska wchodzi zdecydowanie na drogę realizmu politycznego. Umowa, jaką zawarliśmy, daje wiele korzyści. W tym jedną rzecz dla obydwu stron kapitalną. Sprawy organizowania Wojska Polskiego na terenach Rosji. Wojsko to bić się będzie na froncie wschodnim u boku armii sowieckiej ze wspólnym wrogiem Niemcami. O wolną, niepodległą, sprawiedliwą, demokratyczną Polskę.
Dzień dobry, panie generale. Pan generał pozwoli? Major Georgij Sergiejewicz Żukow. Oficer łącznikowy do spraw tworzącego się Wojska Polskiego. Proszę bardzo. Panie generale, został zawarty traktat z rządem polskim w Londynie. Na mocy tego traktatu wszyscy znajdujący się tu Polacy zostaną amnestionowani i z nich zostanie utworzona Armia Polska. Za zgodą mego rządu generał Sikorski mianował pana dowódcą Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Panie generale, to mieszkanie jest do pańskiej dyspozycji. Proszę bardzo. Zapał. Do miejsc formowania przybywają nawet 15-letni chłopcy. Dla nich podpisałem ten układ. Powiem otwarcie. Ludzie, którzy napływają, nie rozumieją rozdźwięków tam u was w Londynie. Każda opozycja wobec pana premiera tu uważana jest za sabotaż. Zresztą przekona się pan na miejscu. Strzenie mają więcej wymowy niż komunikaty wojenne. Hitler popełnił błąd. Niemcy zostawią tu swoje kości i pogrzebią swą przeszłość, tak jak Napoleon pogrzebał swoją. Jeżeli chodzi o Napoleona, historia nie jest tak jednoznaczna. Widzi pan, generale, Polska była wtedy z Napoleonem. Teraz jest akurat odwrotnie. W przypadku rozbicia Rosji będziemy musieli przebijać się na południe do Persji, Afganistanu, Libii. Nie wolno nam dać się zaskoczyć jak we Francji. Myli się pan, generale. Nawet jeżeli padnie Moskwa, Rosja się utrzyma. I dlatego bić się będziemy tu, na najkrótszej drodze do Polski. Długo tu na pana czekałem. Niech mi pan powie. Naprawdę wierzy pan w szczerość Sowietów? Jestem niezmiernie rad, że mogę powitać jednego z rzeczywistych twórców współczesnej historii. Jako żołnierz mam podziw dla męstwa obrońców Moskwy, którymi tak skutecznie kieruje pan prezydent. Ja również rad jestem, że właśnie w taki czas mogę powitać pana premiera w Moskwie. Wiem, że 4/5 sił niemieckich zwaliło się na was. Dlatego złożyłem w Londynie i Waszyngtonie memoriały o konieczności utworzenia.
stworzenia drugiego frontu w Europie. Dziękuję. To dobre i słuszne. Proszę. Pragnę podkreślić, że od lat 20. nie zgadzałem się z polityką prowadzoną w Polsce wobec Rosji. Dlatego miałem moralne prawo podpisać układ z ambasadorem Majskim. Panie premierze, między nami było dużo złego. Dwa razy Polacy zdobywali Moskwę. Potem Rosjanie siedzieli w Warszawie. Pora zamknąć ten rozdział. Jeżeli Polacy i Rosjanie staną razem, nic nam nie będzie straszne. Niemcy są mocni, ale Słowianie ich pobiją. Zgadzam się, ale są sprawy doraźne, które komplikują politykę zbliżenia Polski i Rosji i dają argumenty moim przeciwnikom. Słucham pana premiera. Polaków znajdujących się za Uralem należy przenieść na tereny o lepszym klimacie. Obecne warunki są bardzo ciężkie. Nie są to przecież turyści. Rosjanie żyją w nie mniej ciężkich. Ale zgadzam się. Popatrzmy, jak to wygląda na mapie. Mamy ogromne trudności z transportem. Musieliśmy ewakuować ludność cywilną i rannych. Ponadto przenieśliśmy w całości ponad 70 większych fabryk. Ale najpoważniejszy problem to wyżywienie. A więc południowy Kazachstan, Taszkent i Alma-Ata. Tam jest dużo zboża. Tak. Pragnęlibyśmy także zaciągnąć pożyczkę na potrzeby ludności cywilnej. Myślę, że 100 milionów załatwiłoby sprawę. Już 65 milionów. Tak, na potrzeby wojska. Niech pan komisarz Mołotow nie traktuje tego wszystkiego tak jak ministrowie finansów na Zachodzie i nie spiera się każdy milion. Nie, nie ma problemu. Dostaniecie. Dziękuję. Chciałbym teraz przejść do sprawy wojska. Proszę bardzo. Naszego udziału w wojnie nie traktujemy symbolicznie. Wiem, że Polacy są odważni. Zwłaszcza, gdy są dobrze dowodzeni. A dzięki opatrzności, no i panu prezydentowi, jest między nami generał Anders, mój najlepszy dowódca i żołnierz. Jego 8 gwiazdek za rany świadczy samo za siebie. To lojalny żołnierz i dowódca, nie polityk. Największa polityka to dobrze się bić. W warunkach okupacji kraju jedyną poważną rezerwę ludzi mamy teraz w Rosji. Chciałbym tu tworzyć silny związek w liczbie 7 dywizji. Jednak trudności z wyżywieniem i wyposażeniem napawają mnie poważnymi obawami. Daliśmy uzbrojenie na 1 dywizję. Ja chciałbym utworzyć 7. Mówiliśmy od początku, że dam uzbrojenie na 1 dywizję. Generał Anders i ambasador Kot zapewniali mnie, że resztę dadzą Amerykanie i Anglicy. Tak, mamy takie zapewnienie Roosevelta i Churchilla. Ale w tej chwili mróz dochodzi do 35 stopni, a nasi żołnierze mieszkają w lekkich, nieogrzewanych namiotach. Są przypadki tyfusu plamistego. Od kilku dni zmniejszono nam racje żywnościowe. Poproście generała Panfiłowa. W takich warunkach nie może być mowy o szybkiej gotowości bojowej. Nie mogę na to patrzeć i milczeć. Możemy dać tylko takie warunki, jakie ma Armia Czerwona. Nam też nie jest lekko.
Jeżeli macie tak poważne trudności, możemy całe wojsko przenieść na przykład do Persji. Ponieważ wasz transport jest przeciążony, Anglicy i Amerykanie dostarczą nam wyposażenie najkrótszą drogą do Persji. A potem całe wojsko powróci tutaj, na front wschodni. Tam, gdzie wojsko jest formowane, tam zostaje i tam się bije. Widzę, że to Anglicy potrzebują polskiego wojska. Anglicy są z nami w sojuszu i wypełniają go lojalnie. To znaczy, że Anglicy są święci, a Rosjanie dzicy. Dobrze. Obejdziemy się bez was. Jeżeli Polacy nie chcą się bić, nie będziemy ich zatrzymywać siłą. Ale cały świat będzie się śmiać, że Słowianie nie umieli się porozumieć. Dotknął mnie pan prezydent, mówiąc, że nasz żołnierz nie chce się bić. O tym, że chcemy i potrafimy się bić, świadczą nie słowa, a fakty. Proszę stworzyć tylko odpowiednie warunki. Towarzyszu Stalin, zastępca szefa sztabu, generał Panfiłow. Kiedy wydałem zarządzenie o zwiększeniu racji żywnościowych dla Polaków? 2,5 tygodnia temu. Dlaczego nie wykonano mojego zarządzenia? Ci, co tego nie zrobili, winni pójść pod sąd. Czy Polacy mają jeść nasze instrukcje? Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, gdzie mam tworzyć armię. Generał Panfiłow jeszcze dziś zwoła naradę na temat lokalizacji polskiej armii według waszego uznania. Tak jest, towarzyszu Stalin. No cóż, jeżeli będą znośne warunki, nie będzie ewakuacji z Rosji poza 25 tysiącami dla uzupełnień w Szkocji korpusu. Wojsko to będzie użyte jako awangarda dla drugiego frontu lub też przerzucone tu, na front wschodni. W tym wypadku osobiście objąłbym dowództwo. Jeszcze raz stwierdzam kategorycznie. Chcemy bić się u waszego boku. Nakręcano wtedy, kiedy stosunki z Niemcami były jeszcze poprawne. Jest to najlepszy prognostyk dla deklaracji, którą dzisiaj podpiszemy. Wtedy pakt z Niemcami podpisał Mołotow. Dziś podpiszę ja, Stalin. Postawiłem wniosek o wyjściu do Persji. Sądziłem, że nie chce pan mieć tutaj silnej armii polskiej. Przyznaję, że się myliłem. Wyjście polskiego wojska z Rosji byłoby obrazą dla mnie i dla Rosji.
od czasu Grunwaldu Polacy nie bili się wspólnie z Rosjanami. Czas powtórzyć Grunwald. Historia potwierdza, że Polacy zawsze byli lojalnymi sojusznikami. Jak tylko wojsko polskie ruszy do boju, powinniśmy ustalić nasze granice bez żadnych pośredników. Panie prezydencie, konstytucja polska nie pozwala mi na dyskusję o zmianie granic bez upoważnienia Sejmu. Możemy to odłożyć, ale Niemcy zostaną rozbite doszczętnie. Wasze zachodnie granice powinny być na Odrze, a na północy powinno obejmować Prusy Wschodnie i Szczecin. Pomożemy wam. Co pan teraz zamierza, panie premierze? Chcę wyruszyć w objazd wojska, a potem chciałbym powrócić tutaj dla dokończenia rozmów z panem. Będę czekał. W momencie podpisania układu z Rosją miałem wizję dzisiejszej chwili. Wiedziałem, że na ziemi Związku Sowieckiego jak Feniks z popiołów odrodzi się Armia Polska. Weszliśmy w epokę faktów dokonanych, które budują przyszłość. Bóg patrzy w moje serce, widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska. Ku tej Polsce was prowadzę. I z Bożą pomocą doprowadzę. Jak mi dopomóż Bóg. Naczelny, dowódca 5. Dywizji Piechoty, generał Burta Spiechowicz, melduje gotowość dywizji do defilady. Nie spróbuję.
Bardzo smaczne. Bardzo dobra. Smakuje mi wasza zupa. Obyście jej mieli dużo. Idziemy, pułkowniku. O, zuchy. Zuchy, dziewczyny. To powinno pomóc panu generale. Dziękuję, doktorze. Byłoby źle, gdybym się teraz rozłożył. Panie generale, przepraszam bardzo, ale najwyższy obowiązek nie pozwala mi milczeć. Niech pan mówi śmiało, pułkowniku Berling. Proszę usiąść. Generale, opatrzność rozstrzygnęła, że pan najkrótszą drogą prowadzi nas ku Polsce. Dywizja jest dobrze szkolona. Generał Boruta myśli o szybkim wyjściu do działań bojowych. Ale generał Anders dąży w wojsku do rozbicia porozumienia z Moskwą. Pułkowniku Berling. Proszę mi pozwolić mówić. Jest wielka szansa. Polska z Wrocławiem i Szczecinem. Ziemie odzyskane, o które modlił się Długosz. Panie generale, a żeby podjąć taką decyzję, trzeba być chorobrym. Trzeba brać na swe barki decyzję za cały naród, za całe stulecia. Oby Bóg dał panu tyle siły i konsekwencji. Być chorobrym. Chciałbym to sobie zatrzymać. Idziemy. Bardzo. Panie generale, z krwi pisze się historia życia i historia narodu. Dlatego dziękujemy ci za to, że znów staliśmy się żołnierzami. Pańskie stanowisko tutaj, panie generale, daje panu zbyt dużo swobody. Zastanawiam się, czy nie wyrósł mi pan ponad głowę. Chciałbym wiedzieć, czy pan i pańscy ludzie są tutaj moimi ludźmi. Wszyscy jesteśmy ludźmi Polski. Grudnia o godzinie 1:20 po południu według czasu waszyngtońskiego Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone w Pearl Harbor. Proszę. Jak się czujesz? Za dwa dni ruszamy w dalszy objazd.
Cały czas myślę o Ameryce. Teraz, kiedy weszła do wojny, będzie miała decydujący wpływ na sytuację powojenną w Europie. Co tam przede mną ukrywasz? Iden przyjeżdża do Moskwy. Mają być podpisane dwa nowe układy o wzajemnych sojuszach i zasadach powojennego porządku w Europie. Idę do Moskwy. Dlaczego Churchill nic mi o tym nie mówi? Panie generale. Panie generale, Moskwa. Marszałek Stalin chce rozmawiać z panem generałem. Słucham, Sikorski. Dzień dobry, panie premierze. Słyszałem, że pan choruje. Tak, grypa żołądkowa, ale już po przesileniu. Dziękuję za pamięć. Panie prezydencie, gratuluję udanej kontrofensywy i odrzucenia wojsk niemieckich od Moskwy. Dziękuję. U nas w Moskwie mamy sporo pracy. Ale trzymam pana premiera za słowo. Czekam na drugą rozmowę. Dziękuję, panie prezydencie. Ja też cały czas jestem myślami przy naszej rozmowie. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Do widzenia, panie premierze. Do widzenia. Nie wiem, czy jest to odpowiednia pora do rozmów. Teraz, kiedy Stalin odnosi sukcesy militarne, będą rozmawiać z Idenem i decydować o nas bez nas. Telefon Stalina znaczy zupełnie coś innego. Ach, to był tylko gest kurtuazji. Stalin chciał cię zapewnić, że niezależnie od wizyty Idena zawsze znajdzie dla ciebie czas. Tak? Niech Stalin poczeka. Trzeba zobaczyć, z czym wróci Iden i co na to Ameryka. Tak. Najpierw Londyn, potem Waszyngton, dopiero potem Moskwa. Panie generale, kapitan Zaremba melduje posłusznie batalion gotowy do przeglądu. Dziękuję. Czołem, żołnierze! Czołem, generale, generale! Panie generale, przywożę serdeczne pozdrowienia od marszałka. Towarzysz Stalin przysyła panu w prezencie te oto dwa wierzchowce. Proszę podziękować panu prezydentowi. Tak. Marszałek Stalin wie, jak uradować kawaleryjskie serce. Narowista bestia! Jakiego ofiarodawca! Panie generale, dowódca Środkowego Wschodu, generał Okinlek i generał Wilson pragną pana poznać. Może w drodze do Londynu? Za kilka dni mam mieć rozmowę z marszałkiem Stalinem. Jeżeli da mi samolot, to zatrzymam się w Kairze. Tylko ta wizyta... Rozumiem pana, nie będzie to sprawa publiczna. Właśnie tak. Powstań! Baczność!
będę z panem szczery. Nasz mózg wojny funkcjonuje oczywiście w Londynie, ale serce wojny bije w Iraku. Tutejsze pola naftowe żywią wszystkie motory. I nie tylko angielskie. Dzisiaj tereny te są ogołocone z wojska. Jest ciężko. Rommel o tym wie. I w każdej chwili może uderzyć. Poza tym Araboje, nastawieni przez Niemców, mogą dokonać rebelii. Mam 6 dywizji doskonałego żołnierza. Brakuje mi broni i wyposażenia. Zrobię wszystko, by natychmiast po ewakuacji wasze wojska uzbroić i wyekwipować. Trzeba się liczyć z trudnościami ze strony naczelnego wodza. Generał Sikorski ciągle żywi złudzenia na temat wspólnej walki z bolszewikami. Premier Churchill znajdzie argumenty zarówno wobec generała Sikorskiego, jak i Stalina. A kiedy będzie pan już pod moją komendą, to zapewne generał Sikorski uzna pański wybór. Panowie, zdrowie generała. Gratuluję, panie generale. Niech pana rycerska postawa stanie się przykładem dla każdego żołnierza i oficera. Jestem zaszczycony. To dowód uznania pana generała, naczelnego wodza, dla moich kolegów z walk w Polsce. Proszę panów o zajęcie miejsc. Przedmiotem naszej odprawy jest reorganizacja armii po ewakuacji ustalonych nadwyżek osobowych z Rosji do Persji. W rozmowie ze Stalinem uzgodniłem ewakuację większej liczby niż ustalona wcześniej przez pana generała. Są wreszcie warunki, by wydrzeć z Rosji co się da. Rozmawiałem też z generałem Okinlekiem. Anglicy pomogą. Rozmowy polityczne, generale, pozostają w gestii rządu i naczelnego wodza. Armia pozostanie tam, gdzie jest. Pan generał raczy ograniczyć swoje kompetencje do spraw ściśle organizacyjnych. Gdy tylko Niemcy rzucą 3/4 sił ofensywnych z ubiegłego roku, Rosja padnie. Nie zgadzam się z tym. Stosunek sił na froncie wschodnim uległ wyraźnej poprawie i jest po stronie Sowietów. Poza tym nalegam na utworzenie drugiego frontu w Europie. Amerykanie idą na to. Anglicy będą to opóźniać. A do tego czasu Niemcy rozbiją Rosję. Dlatego też w moim przekonaniu całe nasze wojsko powinno być skoncentrowane na środkowym wschodzie. Łącznie z wojskami z Anglii. Środkowy Wschód to najkrótsza droga do kraju. Pan, panie generale Anders, proponuje zaskakujący sposób rozumowania. No jeżeli, jak pan powiada, Rosja padnie, nasze wojska zostaną skoncentrowane na Bliskim Wschodzie. To przecież od kraju będzie pana dzieliła cała potęga niemiecka, którą pan sobie tak wysoko ceni. Ja uważam, że
Najbliższa droga do kraju jest stąd. Z Anglii. Brytyjskie dowództwo Środkowego Wschodu na to nie pójdzie. Gotowe jest przyjąć natomiast wszystkie nasze dywizje z Rosji. Powiedziałem już raz, że rozmowy z Anglikami nie leżą w kompetencji pana generała. Poza tym nie rozumiem, dlaczego pan tu w Londynie powołuje się bez przerwy na swoje uzgodnienia ze Stalinem. Co to znaczy? Stalin jest dla mnie tym, czym i dla pana generała. Dlaczego pan generał z nim wyjeżdża? Wypraszam sobie takie zwroty! Wypraszam sobie w ogóle taki ton! To jest niedopuszczalne wobec naczelnego wodza! Proszę panów, proszę posłuchać uważnie. Wojska musimy mieć na trzech kierunkach. W Anglii, na Środkowym Wschodzie i w Rosji. Będą one użyte w zależności od rozwoju sytuacji. Dlatego wojsko w Rosji musi tam pozostać. Bez względu na czyjekolwiek osobiste ambicje. Nie mogę drugiego po Sosnkowskim popularnego generała pozbyć się na rzecz opozycji. Robi z siebie arcyksięcia następcę tronu. Nie słucha twoich rozkazów. On sobie postawił za cel, że wyprowadzi całe wojsko z Rosji i odda się pod rozkazy Anglików. Prowadzi politykę wobec wojska według własnego widzimisię. Proszę o przeniesienie mnie do służb liniowej. Nie podoba mi się wasza demonstracja. Nie mogę przyjąć waszych dymisji i nie mogę odwołać Andersa. Ale dla celu wyższej polityki. Wojsko zostanie w Rosji.